To z pewnością nieoficjalny rekord w województwie śląskim w niechlubnej kategorii zdobyczy w postaci punktów karnych. Wystarczyło zaledwie 15 minut, a kierowca motocykla Schorzowa został rekordzistą. Ile nazbierał punktów i co ważne za co? O tym teraz Paweł Jędrusik. W taki sposób 51-letni mieszkaniec Chorzowa jechał drogową trasą średnicową, a następnie przez swoje miasto, a także świętochłowice. W kilkanaście minut dokonał tylu wykroczeń, że uzbierał aż 346 punktów karnych, czyli to trochę tak, jakby stracił prawo jazdy ponad 14 razy, gdyby tylko je miał. Lista jego przewinień można wymieniać i wymieniać. Tam było nieudzielenie pierwszeństwa przyjazdu, nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu. W jednym przypadku pieszy musiał gwałtownie zbiec z przejścia, żeby uniknąć potrącenia jazda ścieżką, drogą rowerową, na której również znajdował się rowerzysta. Także no i wiele innych, tak, Linia ciągła P4, nie stosowanie się do znaków, i, sygnałów i tak dalej. Gdy został zatrzymany przez policję z Rudy Śląskiej nie przyznawał się, że to on prowadził motocykl. Wpadł jednak przez monitoring. Do tego nie miał uprawnień. Policjanci z Rudy Śląskiej nie przypominają sobie, żeby w mieście była kiedykolwiek podobna sytuacja. Sprawą jego wykroczeń zajmie się teraz sąd. Możliwe, że 51-latek został właśnie niechlubnym rekordzistą. Dla porównania w ubiegłym roku spory wynik uzyskał 56-letni kierowca z Warszawy. 265 punktów karnych.